Brudna Świnia, oświadczył mały, pozwalając sobie na gniew. Nie, prawda jest taka, że te dupokryjce mogłeś zwęszyć. Dlatego właśnie sięgnąłeś do plecaka Georga. Na sali była tylko nasza piątka. Wszyscy inni byli wyznaczeni do karnych robót lub byli na gimnastyce. Chryste, co mamy robić? Zapytał Bauer, rozglądając się rozpaczliwie. Chcesz powiedzieć, co ty masz zrobić? Odrzekł Sztajn. Ty znalazłeś kabury, nie my. My nie wtykamy nosów do spraw innych facetów. Ty zgniły trupie, wybuchnął ze złością Bauer. Chcesz więc, abym ja jeden nad tym się pocił? Oczywiście. Ty nigdy nie wtykasz nosa do cudzych manatek, prawda, Judaszu? Nie zdziwiłbym się, gdyby ci nagle z dupy wyrosły białe skrzydła. Pochylił się naprzód i spojrzał groźnie na Stein'a. Stein skrzywił się i opuścił ramiona, jakby oczekiwał kłopotów. Bauer uśmiechnął się jadowicie i oskarżająco wyciągnął w jego stronę brudny palec. — Kto to jest ten facet, który nie grzebie w rzeczach innego faceta, ty szczurze? — Czy to nie ty podprowadziłeś małemu sznapsa, wtedy gdy poszliśmy polować na dziwki? Co masz teraz do powiedzenia, ty łajdaku, he? Mały był oburzony, podskoczył do góry i zawył: Święty mój Rzeszu Abrahamie i Jakubie, czy to nie jest najpodlejsza banda z jaką kiedykolwiek byłem? Chwycił Sztajna za pierś i wrzASNĄŁ z pianą na ustach: Ty bagienna wszo, czy popełniłeś świętokradztwo przeciw małemu? Stein wydawał jakieś na pół zduszone, nieartykułowane dźwięki. — Zaprzeczasz? — krzyczał mały, wymierzając mu uderzenie z backhandu. — Więc chcesz mnie zmusić do użycia siły? — Mnie, który nienawidzę używania siły! Stein zaprzeczył, kręcąc głową. Mały plunął na niego i oświadczył łagodnie, ale groźnie. — Nadużyłeś mego zaufania! Rozczarowałeś mnie straszliwie, głęboko zraniłeś moje uczucia. Zwisając bezwładnie z rąk małego, nie dotykając stopami ziemi, Stein miał minę człowieka całkowicie załamanego. Nie powiem ani słowa przeciw Alfonsom i facetom mordującym kurwy, krzyknął oburzony mały, ale być razem z kimś okradającym swych kolegów, tfu! Potrząsnął Sztajnem, któremu głowa latała naprzód i w tył. Z przekleństwem wypuścił go z uścisku i plunął na niego. Za karę masz dla mnie ukraść trzy butelki sznapsa, tak szybko jak tylko się da. Ale szybko, szybko, ty kulawy, bohaterze. Moja cierpliwość jest bardzo ograniczona, a gdy się skończy, niech Jezus Chrystus i wszyscy jego święci zmiłują się nad tobą. Bo ja nie. Podniósł z podłogi parę majteczek i obwąchał je. — Ciągle śmierdzą świnią. — Zamknij twarz — uciszył go legionista i zwrócił się do Bauera siedzącego na łóżku z miną człowieka zupełnie zagubionego. — Co wymyśliłeś? Wezwać gliniarzy? — Gliniarzy? — Bauerasz podskoczył. — Musiałeś zwariować. Wyobrażasz sobie, że kim jestem? — Kapusiem pieszczącym się z glinami? — legionista skinął głową. — Tak też pomyślałem, ale coś trzeba zrobić. Są propozycje? Bauer bezradnie potrząsnął głową. — W takim razie może nie poczujesz się dotknięty, jeśli powiem ci, co robić? Zapytał legionista i nie czekając na odpowiedź, wyciągnął z buta swój długi rosyjski nóż bojowy i rzucił go Bauerowi. Użyj go właściwie, abyśmy mieli z tym spokój tak szybko jak tylko możliwe. Bauer trzymał w ręce długi i szeroki nóż. Jego wzrok wędrował od noża do legionisty, który siedział po turecku na swym łóżku i palił. Chcesz, abym go zabił? Nie możesz oczekiwać ode mnie czegoś takiego. Legionista spojrzał na niego zaskoczony. Jesteś głupi czy wariat, mą kamarad? Czy chcesz, abym ja to zrobił? Albo Sven, a może Mały? Ty odkryłeś kabury. To twoja sprawa, ale ponieważ opowiedziałeś nam o tym, to po części także nasza. Dlatego nalegamy, że coś trzeba zrobić. Masz rację, nie możesz pójść do gliniarzy, to poza wszelką kwestią. Policja dawno temu pogwałciła swą solidarność z nami. Musimy sami sobie dawać radę. Trzeba unieszkodliwić Georga. Nie można go puścić wolno, ale nie możemy też go zamknąć, bo nie jesteśmy policjantami. Zabił sześć kobiet. Teraz możesz spróbować wymówki, mówiąc, że mnóstwo ludzi zostało zabitych, prawda? ale to jest coś innego a my znaliśmy małą pielęgniarkę była kimś w rodzaju koleżanki zabijając ją george zrobił coś czego nie można wybaczyć ponieważ ona była także jego koleżanką z pewnością widzisz że coś musimy zrobić bauer zamknął oczy zbladł śmiertelnie po prostu nie potrafię zabić georga w końcu nie zrobił mi nic złego. To, czego oczekujesz, bym mu zrobił, to morderstwo. Mogę zostać złapany i zabity przez człowieka z toporem. Dreszcz go przeszedł na samą myśl. Legionista wstał i powoli podszedł do łóżka Bauera, wyjął nóż z jego ręki i wsunął na miejsce za cholewką. Tchórzliwy skurwysyn! "Gdybyśmy ci zrobili to, co się należy, zostałbyś zmasakrowany." Bauer chwiał się z boku na bok. Był nieszczęśliwy. Skurczył się ze wstydu w obliczu głębokiej pogardy legionisty. Mały wspaniałomyślnie zaproponował, że sam poderżnie gardło Georgowi. Legionista odwrócił się twarzą do niego i długo mu się przyglądał w milczeniu. Potem usiadł na własnym łóżku, patrząc badawczo to na Bauera, to na małego. — Mil, diabl, czy chcesz go porżnąć tylko dla przyjemności, czy co? Mały po prostu roześmiał się. — Ten brudny morderca kurew tak czy inaczej walnie w kalendarz. — Dlatego myślę, że mogę go wysłać do nieba czy gdzieś indziej. Co u diabła za różnica? Czy nie uważasz, że w zabijaniu go jest w ogóle coś złego? Spytał legionista, patrząc z ukosa na małego stojącego na środku sali. Wytrwale próbował utrzymać w równowadze na swym czole szklankę wody, gdyż widział kiedyś, jak robi to żongler. Mały odpowiedział, a szklanka zachwiała się złowieszczo na jego czole. Nie, co w tym może być złego? Georga jest głównem. Sam to powiedziałeś, pustynny włóczęgo. Legionista zatrząsł się ze śmiechu. Mon la na lacha jesteś świetny. Pękając ze śmiechu, znów padł plackiem na łóżku. Ponieważ George jest głównym całkiem spokojnie, poderżniesz mu gardło. Podniósł się powoli, czerwony na twarzy spojrzał na małego. Dla dobra przyszłego społeczeństwa mam gorącą nadzieję że zanim wojna się skończy polegniesz śmiercią bohatera wyciągnął spod materaca butelkę bimbru i wychylił prawie jej połowę krótko rozejrzał się dookoła nim mi ją wręczył a ja podałem ją dalej odezwał się jakby mówiąc do siebie bą a więc chcesz uziemić georga powiedziałem ci to już dwa razy Krzyknął ponurym tonem mały, dając klapsa swej szklance, nie zachowywała się tak, jak powinna. Zagroził sztajnowi. Kiedy pójdziesz zwinąć trochę sznapsa dla małego szczurze? kopnął parę leżących na podłodze jasnoniebieskich majteczek i rzucił się do bałera. Jak długo te kabury na dupę będą się tu walały, zachęcając ludzi do pójścia na kurwy? Bauer zaczął zbierać bieliznę i wpychać ją do plecaka Georga, po czym starannie go zawiązał i wepchnął pod łóżko. Rzucił okiem na legionistę siedzącego na swym łóżku i zabawiającego się rzucaniem trzema kostkami. Ciągle rzucał je w powietrze i łapał dłonią raz wierzchem, drugi raz wnętrzem. W imię Boże! szepnął ochryple Bauer, wyciągając rękę: Daj mi ten nóż, a ja pokroję Georga tak paskudnie, że nawet własna matka go nie pozna. Legionista podniósł głowę. Lekki uśmieszek zaigrał mu koło wąskich, brutalnych ust w pokrytej bliznami twarzy. Bez słowa wyciągnął z buta syberyjski nóż, ostry na obu krawędziach i wręczył Bauerowi. Bauer miał śmiertelnie bladą twarz, biorąc go i chowając pod swą poduszką. Śmiejąc się hałaśliwie, Georgę i reszta ludzi weszli na salę. George trzymał w ręce wielki tort, dała mu go jedna z pielęgniarek. Wszystkie pielęgniarki kochały małego, dwudziestojednoletniego szeregowca artylerii przeciwlotniczej, który wyglądał ledwie na szesnaście lat. Niech ktoś da mi nóż, abym mógł pokroić tort, zawołał. Brzydki uśmiech pojawił się na twarzy bauera, gdy wyciągnął z poduszki Syberyjski nóż i podał go Georgowi. Użyj go kumplu. Jest równie dobry do krojenia tortu jak do krojenia kurew. Na ułamek sekundy Georgę zesztywniał, a potem roześmiał się swym chłopięcym śmiechem i zaczął kroić tort. — Czy ktoś pójdzie ze mną na kurwy? — zawołał Erich, wielki saper. Przyjął wręczony mu przez Georga kawałek tortu. Następnie zaczął krążąc po podłodze, boks z cieniami, nokautując swych straszliwych przeciwników. Mały przez krótką chwilę stał, spoglądając na niego. Legionista niedostrzegalnie kiwnął głową, i gdy Erich był blisko małego, ten wymierzył mu miażdżący cios i rozkazał grzmiącym głosem: Nie marnuj energii, ty fałszywy bohaterze! Pozbieraj swe grosze i przynieś małemu piwa, albo to ja ci pokażę trochę walki z cieniem. Erich, wyjąc, wylądował na łóżku Tomasa Jensena z północnego Szlezwiku, Tomas wstał i przeniósł się na inne łóżko. Nigdy się do niczego nie mieszał. Mówiono, że jest ochotnikiem z 1939 roku. Sam Tomas nigdy tego nie potwierdzał ani nie zaprzeczał. Gdy ktoś go pytał, co najwyżej odpowiadał, dlaczego? A każdy mógł widzieć, że Tomas Jensen tęskni do ojczyzny. Ochotnik czy nie miał dość wojny? Ludzie nawet mówili, że sam postrzelił się w rękę i że ledwie udało mu się uniknąć oskarżenia przed sądem specjalnym. Gdy chciałeś się od niego czegoś dowiedzieć, zamykał się jak ostryga. Legionista kazał małemu poszukać informacji u siostry przełożonej, która z pewnością coś wiedziała o Tomasie. Ale małemu udało się zniszczyć tę szanse w ciągu dwudziestu sekund pytając spokojnie. Emmo. Pustynny włóczęga kazał mi wypytać ciebie o Tomasa Jensena. Wiesz, tego z północnego Szlezwiku, bo jeśli jest ochotnikiem, czeka go lanie. Ale jeśli naszpikował się sam z Nagana, to do wszystkich diabłów zasłużył na butelkę koniaku. Zrób to po cichu, Emmo. Pustynny włóczęga powiedział, rozumiesz, aby nie mógł się domyślić, co zamierzamy siostra przełożona popatrzyła na małego długo i z namysłem, a potem skinęła uspokajająco głową. Mały dostał swą butelkę koniaku i oboje poszli do łóżka. Następnie oboje zeszli na salę siostra przełożona podeszła do legionisty, który spokojnie sobie spał i nie przejmując się resztą świata, chwyciła go za klatkę piersiową, Podniosła z łóżka i cisnęła na podłogę, gdzie wylądował z trzaskiem. Ty marokański wężu, namawiasz małego do szpiegowania, ty bydle! Z wściekłości kopnęła go, następnie odwróciła się i wyszła, ale najpierw poklepała małego po policzku. Moje małe kochanie, mama będzie cię pilnować. Mały prawie skręcił się w węzeł z przyjemności rzucając za nią pocałunki, gdy zamknęła drzwi ryknął na całą salę. Święty moi Rzeszu, wielki Boże, jakim mały ma gorące jaja? Legionista podniósł się i stanął przed małym, który na swój wielki, głupi sposób patrzył na niego czułym wzrokiem. — Jesteś największym osłem świata. Co u diabła jej powiedziałeś? — Przyznaję, pustynny włóczęgo, że wyszło mi to paskudnie. Wiem o tym. Wszystkie słowa mi się pomieszały. Gdy jestem napalony, wszystko mi się myli. Legionista zrezygnował. Potrząsnąwszy głową, powiedział Na allaha, jakie to prawdziwe. Czy nie idziesz ze mną do kurwidołka, George, by wybrać sobie cukiereczka? Zwrócił się Bauer do Georga, patrząc twardym wzrokiem na małego żołnierza sprzeciw lotniczej. Dwudziestoletnia akrobatka łóżkowa byłaby w sam raz dla ciebie. Georg roześmiał się. Nie, to nie dla mnie. Stosuję się do ostrzeżenia doktora Gebelsa dla młodych żołnierzy, by trzymać się z dala od alkoholu, tytoniu i kobiet. Bauer podłubał w zębach syberyjskim nożem, oddanym mu przez Georga. Tak, to ostrzeżenie jest całkiem słuszne. Kobiety są nieznośne. Można od nich złapać syfa, całą orkiestrę. Lepiej byłoby wszystkie je zlikwidować, nie uważasz? Ryknął śmiechem i zrobił wymowny gest nożem, tnąc je nożem w taki sposób. Znów ryknął śmiechem. Georgę przestał jeść tort. Siedział z otwartymi ustami, gapiąc się na rechoczącego Bauera, który wymachiwał nad głową nożem legionisty. — Czemu mówisz to wszystko? — zapytał spokojnie Georgę. — Po prostu myślę, że dziwki do śmiecie. — A co ty uważasz? — Zupełnie cię nie rozumiem — odparł Georgę. — Nigdy dawniej tak się nie zachowywałeś. Odłożył na pół zjedzony tort na stół i niespokojnie zaczął chodzić po sali, zatrzymał się przed bałerem. Nie mam nic przeciw kobietom. Te, które znam, były dla mnie dobre. Moja matka zawsze była dobra. Pamiętam, jak przychodziła do mnie, by powiedzieć mi dobranoc, nim poszedłem spać, gdy byłem małym chłopcem. Jakie to było cudowne. Teraz ona nie żyje, spalili ją całą, opryskał ją fosfor, ale teraz ona jest w niebie. Tylko Bogu wiadomo, gdzie ona jest, odezwał się brutalnie Bauer, który przestał się uśmiechać. Spojrzał zezem na legionistę leżącego na łóżku i bawiącego się trzema zielonymi kostkami, jakby go nic nie interesowało. Nigdy nie byłeś na akcji w Bordeliku? zapytał Bauer pochylając się ukradkiem przez stół. Stein zaczął pogwizdywać. Był zdenerwowany. Podobnie jak reszta z nas czuł, że Bauer posuwa się za daleko. Nie! wyrwało się Georgowi jak wrzask. Nienawidzę tego! Czy nie rozumiesz, nienawidzę tego? Jesteście zwierzętami, odrażającymi zwierzętami, gdy myślicie o kobietach, a gdy kobiety chcą tego samego, co wy, są sidłami diabła. Bauer cofnął się w przerażeniu, widząc, jakim dzikim wzrokiem George na niego spogląda. Był w nich błysk choroby umysłowej. George złapał się za włosy. I szarpnął, jakby chciał je wyrwać z korzeniami, rzucił się na swe łóżko i ukrył twarz w dłoniach. Każdym włóknem jego drobnego ciała wstrząsał gwałtowny szloch. W sali zapanowała cisza. W zdumieniu patrzyliśmy na małego żołnierza. Tylko pięciu z nas wiedziało, co tu jest nie tak. Mały wstał, podciągnął spodnie i kołyszącym się krokiem podszedł do Georga. Legionista skoczył jak pantera, chwycił małego za ramię i rzekł surowym tonem. Chodź, mały, idziemy na dół na picie piwa. Mały uśmiechnął się radośnie i zdumiony zapytał. Piwa na twój koszt. Legionista potwierdził skinieniem i wyciągnął małego z sali. Czy nie powinienem go wykończyć? zapytał naiwnie mały. Nad ramieniem wskazał gestem łkającego Georga który na szczęście niczego nie zrozumiał. Stein i ja poszliśmy z nimi. Gdy wróciliśmy po paru godzinach, podniecenie na sali opadło. George siedział z pielęgniarkami, pomagając jakiejś praktykantce rozwijać bandarze. Bawiło je to, a ich śmiech słychać było z daleka. Bauer leżał na swym łóżku, pustym wzrokiem wpatrując się w sufit spojrzał na nas kątem oka i wymamrotał zrobię to dziś w nocy to konieczne legionista skinął głową im wcześniej tym lepiej usiedliśmy i zaczęliśmy pić robiliśmy to całkiem otwarcie nie przejmując się że jest zakazane mały poszedł na górę do siostry przełożonej było bardzo późno a my byliśmy całkiem pijani, gdy siostra przełożona weszła, nie mając na sobie munduru, zawinięta tylko w szlafrok koloru gryn szpanowej zieleni. Czegoś takiego nigdy przedtem nie robiła. Idąc bez szmeru, jakby na aksamitnych łapkach, pochyliła się prosto nad Bauerem, wyciągnęła dłoń i szepnęła ochryple: Daj mi to. Bauer spojrzał na nią przerażony: Co masz na myśli? pochyliła się nisko nad nim, by nie budzić śpiących. Bardzo dobrze wiesz. Oddaj to. Bauer wstał i spojrzał na nią tępym wzrokiem. Przysięgam, że nie wiem o czym mówisz. Nie wiesz? — Powinieneś się cieszyć, że to ja przyszłam, a nie łowcy głów — wsadziła rękę pod jego poduszkę, wyciągnęła nóż bojowy i schowała go pod szlafrokiem, a potem wypłynęła z sali, nie patrząc na nikogo. Legionista wściekł się. — Ten głupi osioł się wygadał. — Co teraz z u diabła zrobimy? — zapytał Bauer, gorączkowo rozglądając się dokoła. — Co się dzieje? — zapytał ktoś w ciemności. Co cię to obchodzi? Zajmij się sobą, Dubku! odprawił go legionista. Gdy mały zszedł z góry, był już późny poranek. Był w podniosłym nastroju i robił mnóstwo hałasu. Poszeptali z legionistą. Wyszli do toalety i tam kontynuowali rozmowę. Gdy wrócili, mały był prawie trzeźwy. Milczał i był nieco skrępowany. Legionista rzucił się na łóżko i zaczął palić, nic nie powiedział i zachowywał się tak, jakby nie słyszał naszych szeptanych zapytań, prawie mogliśmy usłyszeć, jak jego mózg pracował. Obchód na czele z szefem, oberst, apsarztem, dr Malerem przebiegał jak zwykle, siostra przełożona wyglądała ściśle oficjalnie, nawet najmniejszym spojrzeniem nie ujawniła, co wydarzyło się w nocy. Nowy pacjent, artylerzysta z amputowaną ręką, uśmiechnął się idiotycznie, gdy doktor maler zapytał go, jak się czuje. Świetnie, panie rzeźniku polowy, przeraźliwie świetnie. Byłem w kurwidołku, piłem koniak, melduję, że czuję się cholernie, świetnie. Spocznij, rzeźniku polowy. Nagle ożywiliśmy się, czekając na wybuch. Ale doktor maler po prostu popatrzył przez chwilę na artylerzystę i poklepał go po ramieniu. To dobrze, że tak się czujesz, Fischer, gdybyśmy my wszyscy tak mogli. Legionista spojrzał na mnie i popukał się palcem w czoło. Ponieważ była ostatnią wśród wychodzących, siostra przełożona odwróciła się w drzwiach i popatrzyła na legionistę. Spojrzeli sobie głęboko w oczy. Tych dwoje rozumiało się nawzajem. Zahartowany żołnierz i równie zahartowana pielęgniarka wojskowa. Jedno z nich chude i żylaste, drugie wielkie i pulchne. Drzwi zamknęły się z wyraźnym trzaskiem. George szperał w swym plecaku. Podniósł głowę i badawczo rozglądał się po sali, Znów zerknął do plecaka, wtedy przybrał minę jak ktoś, kto podejmuje decyzję. Szybko zawiązał plecak i wepchnął go głęboko pod łóżko. Kilka razy pospiesznie przeszedł od drzwi do okna i z powrotem. Nagle zatrzymał się, krzyknął głośno i potykając się, wybiegł z sali. Co u diabła w niego wstąpiło? Zapytał legionista Bauhera, leżącego na łóżku i sącego jakąś marynatę. Nie mam najmniejszego pojęcia. Musiał zwariować. Odwrócą się i zmiażdżą cię, wył artylerzysta Leo Fischer. Wybuchnął wariackim śmiechem i krzyczał. Zmiażdżą cię powoli, zgniotą ci kości, hura, towarzysze naprzód. W bitwie nigdy nie jesteśmy sami. Jesteśmy strzelcami pancernymi, najgłupszymi świniami na świecie. Znów śmiech wariata. — Zamknij się! — ryknął wschodnioprusak, którego brzuch rozdarła seria z rosyjskiego pistoletu maszynowego. Leo spojrzał na niego łobuzerskim wzrokiem, stuknął obcasami i zarżał falsetem. — Jawol, herr general, zamkniemy się! Wierzę w Trójcę Świętą i zwycięstwo! W imię Adolfa, naprzód! Wschodnioprusak oparł się na łokciu i patrzył w zdumieniu na Leo, który teraz zaczął kwilić. To musi być kompletny, skończony wariat, oświadczył. Legionista wstał i kiwnął na małego, który podążył za nim jak cień, po prostu na wszelki wypadek. Ustawili się przed Leo, który teraz płakał, równocześnie stojąc sztywno na baczność. Spocznij, artylerzysto, zakomenderował legionista. Leo tak jakby znajdował się na placu apelowym, przesunął jedną stopę naprzód i odprężył się. Patrzył na legionistę, ale wydawało się, że nic nie widzi. Iść spać. Wydał komendę legionista, zaś Leo podskoczył do swego łóżka, jak wrona, stanął przed nim na baczność i zawołał. Bateria na stanowisku ognia, nadwyżka załogi do schronu. Ogromnym skokiem Leo znalazł się na swym łóżku, obrócił się na plecy, leżał cicho jak myszka i patrzył w sufit. To szczyt wszystkiego, zawołał wschodnio prusak. Chryste przecież to wariat. Wkrótce potem, jak przyniesiono kolację, drzwi się otworzyły. Wielka rudowłosa postać z tyrolskim kapelusikiem na tyle głowy, wepchnęła się do środka, za nią zaś, podobny do byka, ciemnoskóry typ w brudnym, szarym, filcowym kapeluszu, zsuniętym na czoło, jakby był dla niego za duży. — Heil — pozdrowił rudowłosy. Piętnastu ludzi z zainteresowaniem podniosło głowy znad zupy pokrzywowej. Wschodnioprusak odpowiedział skromnie — wsadźcie to sobie w dupę. Rudy typek uśmiechnął się. Wpadnij któregoś dnia, aby się ze mną spotkać, przyszły bohaterze, a ja rozpalę ci pod jajami taki ogień, że będziesz mógł je na nim ugotować na twardo. Czy zbieracie na pomoc zimową? Zapytał mały, patrząc badawczo na dwóch cywilów. Rudy ryknął śmiechem. Pomoc zimową? Dobry dowcip, nie, Płotko. My w pewien sposób zbieramy, ale nie na to skręcając się ze śmiechu klepnął w ramię ciemnoskórego stojącego z niesłychanie poważną miną legionista przyjrzał się im uważnie zezując spytał policja rudy skinął głową zgadza się trafiłeś w sedno jesteśmy chłopcami z kryminal i kripo który z was, zmęczeni bohaterowie, nazywa się Georgę Frejtag? Artylerzysta Georgę z siedemdziesiątego pułku artylerii przeciwlotniczej. Patrzyliśmy na siedzącego przy stole Georga. Był blady jak prześcieradło. Rudowłosy policjant stanął nadęty przed nim. A więc, aniołku, ty jesteś artylerzystą przeciwlotniczym Georgem Frejtagiem? George otwierał i zamykał usta, nie mogąc wykrztusić ani słowa. Rudy z uśmiechem pochylił się do przodu. Straciłeś głos, króliczku? Straciłeś ze strachu, ponieważ wujaszek przyszedł złożyć ci wizytę? W imieniu Kripo? A może mamy miłą wiadomość o wielkim spadku od pani, która właśnie kopnęła w kalendarz? Mając czyste sumienie, nie ma potrzeby, by się bać, wujaszka. Skripo. Trzęsąc się, jakby w konwulsjach, George nadal pozostał niemy, na sali zapanowała złowieszcza cisza. A wtedy Bas huknął znowu, więc odmawiasz rozmówki z wujaszkiem? Czy nie zrobi ci różnicy, jeśli zajrzymy do twego bagażu, by upewnić się, czy jesteś spadkobiercą, którego szukamy? Nie czekając na odpowiedź schylił się i wyciągnął plecak Georga. Nie! wrzasnął George. Nie możecie go dotykać. Jest mój. Rudy uśmiechnął się, jakby nie usłyszał wywrzeszczanego protestu. Ciemnoskóry stał za Georgiem jak skała, patrząc na niego czujnym wzrokiem. Rudy zaczął grzebać w plecaku. Jego czarny, skórzany płaszcz rozsunął się, ukazując jasnobrązowy pas i kaburę pod pachą, trzymaną na miejscu rzemieniem. Można było wyczuć ciężkiego Waltera P-38. George patrzył jak zahipnotyzowany na rudego, który brutalnie wyciągnął z plecaka porządnie złożoną wojskową bieliznę. Po podłodze potoczyła się puszka dżemu pomarańczowego, po niej zaś zatrzepotało zdjęcie siwowłosej pani. Matka zawył gorączkowo Georgę, podążając za fotografią spojrzeniem, na podłogę wyrzucono kilka podręczników szkolnych, za nimi Biblię. Pojawił się nóż w pochwie, nóż z gatunku jaki fińscy żołnierze zawsze mają przy pasie. Rudy powoli wyciągnął nóż z pochwy ze skóry renifera i przelotnie spojrzał na błyszczącą stal z głęboką strudziną na krew. To twój, nieprawdaż, mój mały przyjacielu, wsunął go do kieszeni swego czarnego, skórzanego płaszcza, a potem w dwóch palcach gliniarz skripo podniósł parę białych majteczek, tak abyśmy mogli je obejrzeć. Po nich parę niebieskich, znów parę białych, w sumie sześć par. Wstał, skinął na Georga. Wyglądało, jakby cała jego przyjacielskość została zdmuchnięta. To był pies gończy, który zaszczekał. — Koniec komedii. — To jesteś ty, który mordowałeś dziewczyny. Zaprzeczanie tylko pogorszy ci sprawę, więc chodź z nami — wskazał głową drzwi. Wraz z ciemnoskórym chwycili Georga za ramiona. — Dajcie mi spokój, jestem chory, mam gorączkę — wrzeszczał desperacko Georgę. Próbował kopać dwóch dużych ludzi — Uspokój się, powiedział ciemnoskóry, to były pierwsze wypowiedziane przez niego słowa. Z daleka, z dołu schodów, dolatywał krzyk Georga Dajcie mi spokój, dajcie mi spokój, mam gorączkę. Gdy wkrótce po tym samochód zatrzymał się na reperban, Georgowi udało się wyrwać strażnikom, Pomknął przez glas z chaussée i przeskoczył płot boiska sportowego. Dwaj policjanci następowali mu napięty. Halt! ryknęli. Trzy razy zawołali halt, jak wymagał regulamin, a potem z tyłu za Georgiem rozległ się trzask serii wystrzałów. Podobny był do przelotnego pocałunku pociski pistoletów maszynowych wyrzuciły go w górę, gdzie zawisł na chwilę jak na poduszce powietrznej, a potem znów brutalnie rzuciły go na ziemię. Drapał czarną ziemię zakrzywionymi palcami i bełkotał, jąkając się niezrozumiale. Rudy odwrócił go czubkiem buta. Nasza robota skończona zwięźle zdecydował. Kopnął w kalendarz. Pospieszmy się z ciałem do przystojnego Paula. Z ciemnoskórym za kierownicą odjechali do komendy policji. Czyż my dwa i nie mamy szczęścia roześmiał się rudy. Nie będzie dla nas odkomenderowania na front. Człowiek, którego mogłabym pokochać, jeszcze się nie urodził oświadczyła ciotka Dora. Miłość do jednego człowieka to barbarzyństwo, powiedział legionista, ale oboje mówili tak, zanim się spotkali. Zmienili się w dzieci, śniące o barze z siedmioma stołkami i zasłoną z muszelek. Ciotka Dora chciała, by legionista zdezerterował, ale był za stary i za sprytny, by porywać się na taki naiwny akt szaleństwa. Pociąg odjechał rozstali się w taki sam sposób jak wielu innych wojna toczyła się bardziej dziko niż kiedykolwiek wojna wymykała się spod kontroli rozdział 11 pociąg na front komendant stacji hauptmann spojrzał na nasze papiery i powiedział lakonicznie Pociąg dla powracających urlopowiczów Berlin-Warszawa-Lwów na czwartym peronie. Skończyło się westchnął legionista. Hauptmann spojrzał na niego i powiedział drwiąco: Widzę, że możesz powiedzieć to, co Cezar, gdy przekraczał Rubikon legionista uśmiechnął się Alea jak ta jest? Hauptmann spojrzał zdziwiony na małego, bliznowatego żołnierza broni pancernej. Czy jesteś studentem Stabsgefreiter? Nie, świętą świnią, drugi pułk cudzoziemskiej, uśmiechnął się legionista. Cieszył go widok zdziwienia Hauptmana. Być może nie wiesz, co to oznacza? spytał Hauptman. O tak, odpowiedział ironicznie legionista. W żołnierskim języku Zośkę zerżnęli. Hauptman zaczerwienił się i odprawił nas gestem. Dalej na peronie Mały zapytał: Co za cudzoziemską potrawę zaserwowałeś temu srebrnemu barżantowi? Dokładnie to, co słyszałeś. Zośkę zerżnęli. Mały zatrzymał się i wybuchł gromkim śmiechem. Będziesz musiał mnie tego nauczyć. Użyje tego wobec Hauptfeldwebla Edela, gdy wrócimy do starej bandy. Chryste, on na to rozdziawi gębę, głupia świnia. Zsunął czapkę na tył głowy, znów ryknął śmiechem i pobiegł naprzód Peronem. Wpadł prosto na pancernik, która zadziwiła wszystkich, przychodząc, by się z nim pożegnać. Zderzyli się jak para wojskowych słoni. Tłum żołnierzy kręcił się obok pociągu, stojącego przy peronie, jak nienasycony wąż. Rzuciłem okiem na wielki zegar stacyjny. Druga wskazówka mknęła po cyferblacie, czarna i groźna, w koło i w koło, minuta po minucie, wkrótce wszystko się skończy. Wschodnioprusak i Thomas Jensen przebrnęli przez kontrolę na peronie, ciągnąc ciężkie torby piechurów. Stein i Bauer leżeli wychyleni z okna przedziału, wołając, że mają pięć miejsc. Wzięli przez okno nasze bagaże. Siostra Czerwonego Krzyża zapytała, czy chcemy kawy. Pijąc ze swego zwykłego metalowego kubka, sączyliśmy gorący płyn, który jakoby miał być kawą ale smakował bardziej jak zupa ugotowana na jutowym worku. Wszyscy na pokład, zaryczał po raz czwarty komendant transportu. Nikt nie zareagował. Paru żołnierzy brutalnie wepchnięto do pociągu. Mały zamierzył się na podoficera żandarmerii. Spadaj łowco głów, zaryczał. Podoficer zaczął gderać, rzucać wszelkiego rodzaju groźby, ale zmył się szybko. Nie chciał awantury przy pociągu na front. Z gorzkiego doświadczenia wiedział, że może mieć najfantastyczniejsze kłopoty. Przy odjazdach tego rodzaju pociągów nerwy pasażerów są napięte do skraju wytrzymałości. Kobiecy głos zawołał Alfred. Legionista błyskawicznie zawrócił i podszedł szybkim krokiem do jednego z kiosków, gdzie ciotka Dora stała na wpół ukryta z kołnierzem podniesionym powyżej uszu. Kładąc dłoń na ramieniu legionisty, powiedziała łagodnie: — Wzięłam ze sobą cywilne łachy. Pospiesz się do toalety i przebierz, uciekaj od nich. Legionista spojrzał na nią z ukosa: — Doro, stara suko, nie róbmy niczego głupiego. Znasz łowców głów równie dobrze jak ja. Nawet jednemu na tysiąc nie udaje się uciec bezpiecznie, a jeśli mnie złapią z tobą, pójdziesz prosto do więzienia. Nie boję się ich więzień. Nie, ale za to ich kulek. Wyciągnął z kieszeni wycinek z gazety. Ostatnie wiadomości z Völkischer Beobachter. Czytała poruszając wargami ostrzeżenie przeciw dezerterom i tchórzom. Wezwałem naród niemiecki, a szczególnie niemieckie kobiety, by zwracały uwagę na tchórzów próbujących uciekać ze wschodu na zachód, ukrywając się w kolumnach uchodźców. Nie okazujcie tym brudnym psom źle skierowanej litości. Ludzie uciekający ze swych oddziałów w armii lądowej, w siłach powietrznych i marynarce wojennej, nie zasługują nawet na kawałek suchego chleba. Na was bardziej niż na kimkolwiek innym, dumne narodowo-socjalistyczne niemieckie kobiety, spoczywa święty obowiązek czujności przeciw takim elementom. Wykonujcie wasz obowiązek. Nie dajcie się przekonywać ani ulegać wpływom antyspołecznych elementów. Denuncjujcie ich bezlitośnie i przy najlżejszym podejrzeniu. Nie miejcie litości bez względu na to, czy to są obcy, czy wasi mężowie, bracia, czy synowie. Okażcie im pogardę, na jaką zasługują. Zmuście ich, by znów uznali swój obowiązek. Jeśli słowa nie wystarczą, by ich przekonać, Zgłoście by schwytała ich żandarmeria, która wie, jak karać te nędzne szczury, które nie wiedzą, co to honor i dla których nie ma miejsca w naszych narodowo-socjalistycznych wielkich Niemczech. Heinrich Himmler, Reichsführer SS-komendant policji, minister spraw wewnętrznych, naczelny dowódca armii rezerwowej. Ciotka Dora kiwnęła głową. Parszywy skórwy syn, ale tylko poczekaj. Jaja tego czarnego gówna pewnego dnia zostaną ugotowane. Wierz mi. Zapewne nasze także, odpowiedział sucho legionista, jeśli stracimy głowę. Jedyną naszą szansą przeżycia tego szaleństwa jest stać w szeregu, cicho nie rozrabiając. Ociągając się, jeśli potrafisz tak to zrobić, by ci się udało, pogłaskał ją po podbródku i kontynuował. I zawsze staraj się mieć w kieszeni prawdziwe papiery, inne nie obroniąc się przed dokładnym badaniem przesłowców głów. Wskazał feldwebla żandarmerii, wyglądającego jak hipopotam. Spójrz na tego typa z półksiężycowatą odznaką. On wprost umiera z chęci capnięcia dezerterów i wieszania ich z kawałkiem tektury na piersi. Posłuchaj, droga dziewczyno. Ależ ty płaczesz. Co to ma znaczyć? Ciotka Dora nie płacze. Niezdarnie otarł jej łzy z grubo umalowanych policzków. Jesteś głupią świnią. Załukała i ukryła twarz na jego ramieniu. Będę pisać do ciebie, Alfredzie, co tydzień. Pogłaskała go po policzku z długą blizną od noża. Spojrzała na pociąg, który z sykiem wypuszczał wielkie kłęby pary i pomyślała: Jest jak nienasycona maszynka do mielenia mięsa, którą trzeba karmić ciałem, krwią i kośćmi. Podniosła głowę i spojrzała na niego: Dokąd się udajesz, jak przypuszczasz? Popatrzył na most z grzechoczącymi tramwajami, zanim odpowiedział. Stary pisał w ostatnich listach, że pułk stoi teraz w pobliżu orszy na środkowym odcinku. Orsza to skrzyżowanie na szosie Mińsk, Tuła, Moskwa, ale w rzeczywistości prowadzi prosto na Syberię, dodał, kończąc się w kołymie, gdzie nasi towarzysze ze Stalingradu teraz wypruwają flaki, jako robotnicy przymusowi w kopalniach. Orsza, pomyślała. Nazwa. Nieznana nazwa. Kropka na wielkiej mapie, brudne i nieskończenie smutne miejsce w ogromie Rosji, miejsce, przez które maszerują tysiące żołnierzy, ludzi ubranych na zielono i brązowo, z których większość nigdy nie wraca. Pogłaskała jego dłoń przeznaczoną przez zły los do naciskania spustu karabinu maszynowego i powodowania śmierci i zniszczenia innych żołnierzy. Mogłaby nauczyć te dłonie potrząsania mikserem. Alfredzie, szepnęła, patrząc na jego brzydką, pooraną bliznami twarz, jej pozbawione uczuć oczy oślepiły łzy. Ale czy nie rozumiesz, głupia świnio, że ja Cię kocham, ty śmierdzący szakalu pustynny, przysięgam Bogu, że ja Cię kocham, czemu? sama nie wiem pewien człowiek zgwałcił mnie gdy miałam dwanaście lat gdy miałam piętnaście lubiłam to teraz już mnie to nie interesuje będziemy się kochać jak dwoje ludzi którzy wiedzą dość by uważać naszych bliźnich za świnie nim nie dowiodą że jest przeciwnie Wiemy, że życie jest jedną długą, parszywą nocą karnawałową, a jedynym wymaganiem jest to, abyś miał dobrą maskę. Alfredzie, będę na ciebie czekała nawet jeśli to potrwa trzydzieści lat. Któregoś dnia obudzimy się z tego złego snu, wtedy sprzedamy ten lokal i wybierzemy się tam, gdzie będziemy mogli prowadzić inny, przyzwoity lokal z dziewczynami, sznapsem i piwem. Legionista roześmiał się: A gdzie to będzie? Może w Tybecie? Potrząsnęła głową mnie, w Brazylii. Mam tam siostrę, która prowadzi porządny burdel. To dobry teren dla nas dwojga. Nie ma łowców głów, nie ma gestapo. Ma się prawo oddychać tak, jak się chce. Siostra Lotta, mała pielęgniarka, która była w szkole Führerin Bund Deutscher Meideln, przeszła tanecznym krokiem po peronie i przymocowała gałąź świerkową na drzwiach jednego z wagonów. Otarła oczy rożkiem chustki do nosa. Ona widziała to także w wojennym filmie. Następnie pocałowała najbliższego żołnierza w policzek. Odrzucając głowę do tyłu, jak walkiria, zawołała bliska ekstazy: Mój bohater, mój nieznany bohater, dziękuję Ci za walkę za niemieckie kobiety i że dzięki Tobie czuję się bezpieczna przed radzieckimi potworami. Żołnierz, Piechur ze sprytną miną popatrzył na nią pierdną, głośno i wrzasnął. Idź do diabła, ty oficerski materacu. Na policzki loty wypełzł rumieniec. Ty świnio, syknęła. Załatwię ci wycieczkę na wschód. Odpowiedzią był głośny ryk śmiechu pobliskiego żołnierza. Piechur klepnął ją w tyłek. Pospiesz się do domu i przygotuj dla zwycięzców. Już się zbliżają. Zgrzytając zębami lotta wycofała się. Zerwała świerkową gałąź z drzwi wagonu i przeniosła o trzy wagony dalej, gdzie jak myślała są godniejsi otrzymania jej gałęzi. Powiedziała coś do feldwebla żandarmerii, który tylko wzruszył ramionami i odepchnął ją na bok. Pojawiła się cała rodzina, by pożegnać siedemnastoletniego chłopca powołanego do wojska i odjeżdżającego do batalionu szkolnego w Polsce. Bądź dumny i dzielny. Zawołał ojciec, którego stopień brzmiał, jak się okazało, zgrad. Masz być chlubą twojej rodziny. Będziemy czekać na list od ciebie, siostrzeńcze, zarżał radośnie stary, białowłosy mężczyzna, noszący upiorny mundur sprzed pierwszej wojny światowej, w którym zawiadomisz nas, że Firer odznaczył cię żelaznym krzyżem, Przyślij nam jak najprędzej swoje zdjęcie w mundurze, kwiknęła jego matka, strącając zdradziecką łzę. Ojciec spojrzał na nią z wyrzutem przez monokl. Niemieckie kobiety nie płaczą, Luizo. My, Niemcy, jesteśmy dumni. Pastor w sztywnej białej koloradce i komicznym meloniku na głowie objął matkę za ramiona i rzekł z namaszczeniem Jakże cudowna musi być możliwość wysłania syna do walki z naszymi barbarzyńskimi wrogami, którzy grożą najazdem na naszą ojczyznę. Członek rodziny w brązowym mundurze spojrzał na niego. Co masz na myśli, mówiąc, że nasi wrogowie bliscy są najazdu na naszą ojczyznę? Czy Firer nie wyjaśnił, że bardzo kręte linie frontu muszą zostać wyprostowane? Upewniwszy się, że funkcjonariusz partyjny nie będzie mógł tego podsłuchać, jakiś podoficer w oknie przedziału ponad nimi mruknął. Będziemy wyprostowywać naszą linię frontu, aż się oprzemy plecami o kancelarię Rzeszy w Berlinie. Pastor zamrugał nerwowo, przesunął palcem po nakrochmalonej koloradce. Jego jabłko Adama skakało do góry i na dół spojrzał służalczo na człowieka z partii. District Firer zapewne źle mnie zrozumiał. Miałem na myśli, że nasi wrogowie najeżdżają Ukrainę, która zgodnie ze słowami Firera również jest naszą ojczyzną. Gdzie i kiedy Firer to powiedział? Pastor spojrzał na niego. Führer wielokrotnie mówił, a minister propagandy wielokrotnie pisał w Felkischer Beobachter, że Rzesza Wielkoniemiecka będzie się rozciągać do górka Kaukazu, a tam właśnie nasi wrogowie są w tej chwili. Distrykt Führer przelotnie rzucił okiem na pastora, który skłonił głowę na bok i złożył ręce na brzuchu. W takim razie byłoby dobrym pomysłem, gdybyś ty, Herr Vicar, wyruszył w podróż na wschód. Wtedy możesz dopomóc naszym bohaterom wypędzić do reszty naszych wrogów z Rzeszy Wielkoniemieckiej. Funkcjonariusz partyjny promieniał z radości, widząc jak pastor kurczy się ze strachu. Szara postać szła chyłkiem wzdłuż pociągu. Bauer zarżał z entuzjazmu, ujrzawszy kto to jest. Ewald. Alfons ciotki Dory w mundurze roboczym. Dwa dni temu, jak wielokrotnie wcześniej, znów przeszedł przez małe szare drzwi prowadzące do szefostwa gestapo przy Karl-Mick-Platz. Po długim oczekiwaniu został wprowadzony do gabinetu Bilerta przez esesmana w czarnym mundurze. Bilert przyjął go, siedząc na brzegu stołu, i przyjął gęsto zapisane stronice, które Ewald jak zwykle mu wręczył. Billert postukał palcem w papiery. Ile z tego jest kłamstwami i wymysłami? Nic, Herr Brigadenführer. Wszystko to prawda. Możesz pominąć, Herr. Tu u nas mówi się tylko Brigadenführer. Zapamiętaj to szczurze, warknął Billard. Billard rugał, groził, ryczał, a Ewald nadal nie rozumiał z tego ani słowa. Wreszcie Billert wyciągnął arkusz białego papieru. Przez całą jego długość biegła czerwona krecha, podsunął papier Ewaldowi pod nos. Tutaj mam twoje dokumenty wcielenia do pułku karnego. Byłeś kiedyś żołnierzem przez całe sześć tygodni, prawda? Jawol, brigadenfirer, odrzekł gromko Ewald i stuknął obcasami, jak go kiedyś nauczono na placu apelowym w Grafenwur — Sama ta myśl spowodowała, że plecami przebiegły mu dreszcze do góry i w dół. Jakże był szczęśliwy, gdy wyszło na jaw, że odsiadywał wyroki za przestępstwa z chęci zysku. Podczas Ragnarok mobilizacji został powołany do wojska na skutek omyłki, omyłki, której Wehrmacht głęboko żałuje. Został pospiesznie wyrzucony z armii i żył w wirze przyjemności w hamburskim świadku przestępczym. Ale teraz nie byli już tak wybredni. Teraz wszystkiego można było użyć na froncie, nawet takich typków jak Ewald. Była cała armia pułków karnych, by przyjmować takich jak on, podrzędnych przestępców. Pochyliwszy się w jego stronę, Billert szepnął: — Ale, mój mały przyjacielu, jest inna możliwość. Twarz Ewalda rozjaśniła nadzieja, już czuł się bezpieczny od najokropniejszej rzeczy, jaka mogła mu się przytrafić. Kupił sobie zwolnienie z więzienia, stając się donosicielem. Poważani członkowie społeczeństwa wili się w sieciach Gestapo wskutek meldunków Ewalda. Faktycznie Paul Bidert mógł podziękować Ewaldowi za to, że został Brigadenführerem, ponieważ całkiem nieświadomie ten wpadł na trop czegoś naprawdę wielkiego. Zrobię wszystko, czego zażądasz, Brigadenführer, wyjąkał Ewald, patrząc przymilającym się spojrzeniem. Billert uśmiechnął się, napawając się tym widokiem. Nie żądam od ciebie niczego. Masz wybór między dwiema możliwościami. Wcielenie do batalionu karnego albo zaciągnięcie przed sąd wojenny jako element antyspołeczny. Ewaldowi dech zaparło. Sąd wojenny, jęknął. Ale jak mogę być postawiony przed sądem wojennym? Niczego nie zrobiłem, nigdy nie mieszałem się do polityki. Doprawdy? odrzekł Billert, wskazując leżące na biurku papiery. Może to wszystko dotyczy tylko kartek na masło i kawę. Nie, mój śliczny przyjacielu, wpadłeś po uszy w brudy polityczne. Zwrócił się do drzwi i ryknął. Gajgę, poc! Dwaj wielcy mężczyźni w czarnych mundurach SS wsunęli się do pokoju. Zaprowadźcie to przed sąd wojenny, syknął Billert i wskazał Ewalda, który stał szczękając z zębami tkwiąc na środku pokoju i chwiejąc się, jakby miał upaść. Dwaj potężni sesmani podeszli do Ewalda, złapali go za ramiona i powiedzieli z lodowatą jowialnością. Chodź więc, mały. Nie, nie, krzyczał Ewald. Nie możesz mi tego zrobić, Brigaden firer. Zawsze byłem dobry i robiłem dokładnie to, czego żądałeś. Zrobię wszystko, czego zechcesz. Billard zaśmiał się. Nie chcę, byś cokolwiek robił, śmierdzielu. Po prostu nie chcę już nigdy mieć przyjemności oglądania twej skór wysyńskiej gęby. Ewald wrzeszczał jak opętany. On, który nigdy nie miał litości dla innych, teraz sam wpadł do ognia, był na tyle głupi, że wspomniał imię ciotki Dory w jednym z poprzednich meldunków, a Billard był ochroniarzem ciotki Dory. Wobec tego postarajcie się dla niego o mundur i ma odjechać najbliższym transportem. Dlatego właśnie Ewald szedł chyłkiem wzdłuż pociągu w mundurze bez naramienników ani odznak na kołnierzu. Billert nie tylko zadowolił się wysłaniem go do pułku karnego, wysłał go do dziewięćset dziewiętnastego szkolnego karnego batalionu polowego w Brześciu Litewskim. Gdyby Ewald podejrzewał, co go czeka, zapewne zmyłby się teraz i zszedł w Hamburgu do podziemia jako deserter. Miałby większą szansę ucieczki jako deserter, nie ponosząc szkody, niż jako członek najbardziej osławionej jednostki niemieckich sił zbrojnych. W tym batalionie nowo przybyłych zawsze witał Sztabsfeldwebel Neuring, który wtedy mówił: Być może myślicie, że macie szansę ocalenia skóry tutaj w numerze 919, ale się mylicie. O godzinie 1155 wszyscy dostaniecie zgodnie z regulaminem kulkę w potylicę. Żandarmi biegali wzdłuż pociągu z blaszanymi odznakami, połyskującymi na ich piersiach. Wrzeszczeli i grozili licznym żołnierzom, których nie udało się zapędzić do pociągu. Legionista objął ciotkę Dore i przytulił ją do siebie. Bo muszę teraz wsiadać doro. Ta wojna nigdy nie skończy się szczęśliwie, póki sztab z Alfred Kalb z drugiego pułku cudzoziemskiej jest tutaj. I co jeśli Hitler wygra? Dla nas nic dobrego z tego nie wyniknie. Ciotka Dora przytuliła się do niego. Jej wielkie piersi zakryły jego pierś. Jej wargi znalazły jego. Trzymała go tak w uścisku, jakby nigdy nie miała go wypuścić. Alfredzie, wyszeptała, ty wrócisz. To nie było pytanie, to była modlitwa, wołanie, prawie rozkaz dla Boga. Legionista nie może umrzeć, paść za szaleńczą sprawę. Skinął głową i zmusił się do słabego uśmiechu Ja wrócę, Doro. Na Allaha wrócę. Brudne Iwany nie zdołają zabić francuskiego kaprala z La Légion Entrangère. Do czego potrzeba kabylów? Alfredzie, musisz pisać do mnie. W każdej wolnej minucie musisz pisać. Zwariuję, jeśli nie będę miała wieści od ciebie. Otoczyła mu szyję ramionami i pocałowała go tak gwałtownie, że nawet sama się tego przestraszyła. Czuła się tak, jakby miała się skończyć jakaś epoka. Płakała, łzy spływały po jej policzkach, ryjąc głębokie bruzdy w ciężkiej warstwie pudru. Wszyscy wsiadać, ryczeli żandarmi, pociąg rusza, drzwi będą pozamykane. Rozkazy wyjazdu i papiery urlopowe trzeba trzymać w gotowości w chwili wsiadania do pociągu. Biegiem, biegiem. Legionista powoli wsiadł do pociągu, w drzwiach zatrzymał się. Ciotka Dora pogłaskała dłonią jego pokrytą bliznami wychudłą twarz. Do widzenia, dziewczyno, powiedział ochryple. Wykrzywiła wargi w wymuszonym uśmiechu. Nie mój Marokańczyku, nie do widzenia. O zaśmiał się. Prawda, au revoir. wkrótce się spotkamy. Mały wrzucił swoją torbę przez otwarte okno. Za nią poszło tekturowe pudełko z trzema krwawymi kiszkami, bochenkiem żytniego chleba i kilkoma butelkami sznapsa. Uważajcie, wy miękkie makarony, zawołał. Tu jest mocna amunicja dla srających. Potem znów rzucił się w ramiona pancernikowi, która podniosła go z ziemi i pocałowała. Uważaj na siebie, wielki niedźwiedziu, abym mogła otrzymać z powrotem twoje kikuty, mruknęła głębokim basem. Wtedy będziemy mogli się pobrać i mieć dwadzieścioro troje dzieci równie brzydkich jak ty. Do diabła! roześmiał się mały to będzie najlepsza moja posada w życiu. Chryste, jakże oczekuję przegrania wojny. Dwadzieścia i troje usmarkanych dzieci, święty Jezu. Pierwsze zrobimy w stogu siana, zawołał wesoło. Zawsze chciałem rżnąć w stogu. Czy lubisz zapach siana? Świnia, oświadczyła swym męskim głosem. Czy możesz sobie wyobrażać płodzenie naszych dzieci w paszy dla krów? Tego rodzaju rzeczy robi się w łóżku z czystą białą pościelą, a nie w oborze ani nie na polu. Wymierzyła mu głośnego klapsa w policzek. Wierz mi, oszlifuję twoje ostre kanty dla twego dobra, ty, rynsztokowy szczeniaku. Myślę, że bardzo szybko zacznę dostawać kołowacizny. Już jestem tak napalony, że aż paruję. Uśmiechnął się radośnie mały. Napalony jak wszyscy diabli na ciebie. Jesteś po prostu tak dobra, jak najlepsza z tych seks maszyn, których można próbować w Wiener Neustadt, a te, wiesz, to bardzo sprawne maszyny. Z całym podwoziem na samosmarujących się łożyskach kulkowych.